Siemanko, w kolejnym odcinku kariery Union Berlin na moim kanale. Dzisiaj zadebiutujemy w Champions League, choć tutaj widzę inny terminarz. W rzeczywistości Union gra z Realem Madryt w pierwszej kolejce. My gramy z Pragą. Ogólnie dla nas lepiej, bo myślę, że z Pragą powalczymy na pewno o miejsce numer 3 w tabeli. A kto wie, może uda nam się powalczyć o drugie miejsce, jakąś niespodziankę zrobić z Napoli Real Madrid, choć będzie ciężko. Ale powiem wam tak, trzecie miejsce w fazie grupowej i gra w Lidze Europejskiej nie będzie złą opcją, no bo wtedy może wygramy Ligę Europy, choć która też jest ciężka. Ciężko jest, ale te kasenki są, powiem wam tak, że te początki meczów są tak powścinane, że nie można tak jak kiedyś wychodzić na środek boiska i się tam witają. Nie można było odsłuchać hymnu Ligi Mistrzów. To dla mnie to jest hymn Ligi Mistrzów leciał przed meczem. No ale ja bym chciał tym hymn Ligi Mistrzów słuchać, kiedy jak zawsze piłkarze są już na boisku i wtedy leci hymn. No ale dobra, gramy. Piłka do Mukoko. Pierwsza akcja naszych rywali. Na szczęście nie było gola. A nasza pierwsza akcja kończy się golem. Becker. Ładna akcja drużynowa. No i Geraldo Becker wyprowadza Union Berlin na prowadzenie. Praga chciała bardzo szybko odpowiedzieć. Oj, zaciąłem się. Horta strzela, ale broń na szczęście nas bramkarz. No pamiętam Hortę, grałem w nim kiedyś w karierze Porto i tam miał niesamowity sezon, gdzieś ponad 30 goli, 30 asyst. Co to był za piłkarz? Tutaj niestety Fofana tylko w boczną siatkę. Końcówka meczów, Jacob Kamiński podaje do Jamie'a Levelinga. Leveling w polu karnym i 2 do 0. Czasami mam wrażenie, że mi grę crashuje. Nadal to mam. Nie wiem, może jestem jakiś dziwny. Ale wygrywamy pierwsze spotkanie w historii Champions League Union Berlin w Lidze Mistrzów. Kapitalnie, w historii. I lecimy do Niemiec, wracamy. No Hoffenheim, słabiutko. Remis, porażka, więc no jest szansa, że wygramy. Bo czemu by nie? Ostatni mecz ligowy 4 do 0 wygraliśmy. Ej, dobra, najlepszym strzelcem jest Berisha. Bardzo mi to dziwne, że przy każdym tym zawodniku jest Herb Heidenheim. Nie wiem, to jakiś mamy glitch, mamy błąd gry. Więc no dziwne, że jest Heidenheim i to przy każdym tak naprawdę. No ale dobra, gramy z Hoffenheim u siebie, nie ma co. Becker się rozpędza prawą stroną. Biega Surinamczyk w polu karne, pole karnej. Co zrobi? Mukoko! 1 do 0. No i Yusuf Mukoko naprawdę coraz lepiej się spisuje. To będzie nasza gwiazda. Myślę. Becker już jest. Miku. Do Stacha. Stachu! Co zrobi Stachu? Stachu do Beriszy i niestety Berisza strzela gola. No, nasza gra w obronie jest kapitalna nadal. Dużo do poprawy. Kiedyś ją poprawimy. Pierwsza połowa nadal. Becker. Ale nie nasz Becker. Podaje do Johna. John. Nieudanie. Tu start fatalnie. Weghorst. No proszę, mają Weghorsta. Berisha. Weghorst. No i nie trafia na szczęście. No Weghorst w Wolfsburgu grał fajnie. W Manchester United to było dno. Berisha, kolejna akcja. Berisha w polu karnym. No i nasz bramkarz broni to uderzenie. Niesamowicie. Druga połowa. No Hoffenheim atakuje, atakuje, atakuje. No i tutaj chyba Doehi. Fatalne zachowanie naszego obrońcy. Być rzut karny. Rzut karny dla Hoffenheim. Ale pamiętajmy, karny to nie gol. Berisha czy Ronow? Ronow broni rzut karny. Berisha. Kapitalna interwencja naszego bramkarza. Dobra, w końcu Union. Tosar do Asana. Asan w pole karne, Oedrago, dziwne nazwisko, jak na Niemca, nie powinien być jakiś Miller, dobra, ale jest Promel, ile miał miejsca Promel, ale na szczęście nie trafił, dobrze, Ronow, 1 do 1, czy będzie remis, Stachu, pole karne i niestety tutaj wbiegł Berisha czy Katiglu, kto to był, bo tam się przemieniło trochę to nazwisko, Katiglu, niestety przegrywamy 1 do 2 z Hoffenheim. Taka bramka naprawdę no zabolało. Fofana stwierdzał, idę sam. Nie ma nikogo przede mną, choć jest obrońca. Ale my się nie poddamy. Fofana. I mogłem już wcześniej uderzyć. Niestety nie udało się. I przegrywamy z Hoffenheim. 1 do 2. Słabo. Słabo, słabo. Dlatego następny mecz gramy w Pucharze Niemiec. Schalke. Schalke jest fatalny w tym sezonie ogólnie. Jakby tak Schalke spadł z trzeciej ligi, to byłby dla nich chyba wielki koszmar. Ja i symulujemy to spotkanie. Mogę sprawdzić tą taktyczną kamerę, ale mnie to nie chce. 2 do 1, Lajduni i Becker. Dla naszych rywali nie wiem, kto tam strzelił. Jakiś piłkarz Schalke. No i gramy z Heidenheim w następny mecz, więc w końcu Herb się będzie zgadzał. Zwycięstwo, porażka, porażka, remis, remis, więc nie jest to jakiś wybitny, ale my też wybitnie nie gramy. Stefan Schimmer. Na niego trzeba uważać. Aż 3 trafienia już w tym sezonie. 4 meczach. Naprawdę jest to piłkarz światowej klasy. Gra z kontry, my też gramy z kontry. Może w końcu to zmienię.
No i dobra, to jest nasz skład, nic nadzwyczajnego, bez większych zmian. Możemy przechodzić do tego kapitalnego meczu. No przed meczem właśnie te piłkarze schodzą. Zaraz nam pokażą tego kapitalnego napastnika. 3 bramki, Stefan Schimmer w 3 meczach. Czy Stefan trafi po raz kolejny? Jedyny Stefan trafiony to Stefan Miller. Ale dobra, trochę profesjonalizmu. Miller tu gada. No i lecimy. Juranowicz na krótko, Lajduni do Rusilona. Rusilon ma dużo miejsca i lewą nogą pokonuje bramkarza rywali, więc ten mecz naprawdę rozpoczyna się kapitalnie. Na środkowy lewy obrońca strzela gola. W ogóle dzisiaj powolnia kadry będą. Ja to nagrywam czwartych, więc tu pewnie coś rzucę. Becker do Kaufmana. Kaufman, który gra pierwszy raz w tym sezonie. Kaufman strzela lewą nogą. Kapitalne wykluczenie Kaufmana. 2-0. Ale to nie ostatnie zdanie. Słowo, które powie Kaufman w tym meczu. Tutaj Traore, świetny prezent Jacoba Kamińskiego. Jakub Kamiński. Kamiński do Kaufmana. Kaufman w polu karnym. Kaufman, prawa noga i 3-0. Ulala, ale to wsadził. Kaufman, 3-0. No i stwierdziłem, że symuluję do końca. Ogólnie 4-0. Druga bramka Rusilona. Kapitalny mecz naszego środkowego lewego obrońcy. Wygrywamy 4-0 z Heidenheim, więc drugie czyste konto w tym sezonie, jak się nie mylę. I czas na Napoli. Tak jest, widzimy się z Napoli. W Lidze Mistrzów Napoli 0 punktów. Raport juniorów, który jest beznadziejny. W tych Niemczech nic nam nie szuka. W Niemczech nie ma talentu. Jak widocznie. No ale cóż, trzeba jakoś sobie radzić dalej, żyć, lecieć dalej. Może kiedyś się trafi. Następnego skauta wybrałem do Holandii. To będzie fajna, ciekawa sytuacja z Osimhenem, ale na razie zobaczmy Napoli. Mega skład, boję się, są dobrzy. Gra z kontry, Napoli z kontry. Kvaratskhelia, no Osimhen to jest w ogóle piłkarz geniusz. A może nie geniusz, ale mógł grać w Premier League kiedyś. I to jest mój skład. Nic nadzwyczajnego. Nie, Rusilon musi wejść do składu. Muszę sobie tego Rusilona grać i dać w końcu od pierwszych minuty. Bo o nim zapominam, w tym meczu zapomniałem. A Rusilon musi grać. Bardzo ciekawa sytuacja, że Victor Osimhen tutaj widzicie wchodzi w masce. Ma też inne włosy, ma maskę, ma inny kolor włosów, ma maskę, ma inny kolor włosów, nie zaciąłem się, a w grze nie ma maski i ma inny kolor włosów. I jest zarąbistą tą w ogóle firmą. Po prostu potrafią zmienić fryzurę w kilka sekund, ale Napoli to Napoli, no co, Politano, mistrz Włoch aktualny, ale nie obroni tego tyłu, bo Inter zostanie mistrzem Włoch. Osimhen, nie wiem co ja tutaj zrobiłem tym obrońcą, ale odzyskałem piłkę, ale potem ją głupią straciłem, no i Kvaratskhelia, strzela gola. Kvaradona, który też rzeczywiście coś trochę odbudował, miał tam chyba serię ponad około 20 meczów, nie, bez gola. Ale napisałem o nim tweeta i że nie strzela i strzelił. Kolejna akcja, Lobotka, Kvaratskhelia, Kvaradona będę mówił. No i też strzela. Tak samo napisałem o Luton tam, że nie wygrałem meczu w tym sezonie Premier League, co i wygrali z Evertonem. Jak piszą Manchester United, to nic się nie sprawdza. Nadal Erling Ten Hag jest trenerem. Ale rozpoczynamy środka pola, świetna akcja, naprawdę Becker, ładnie tutaj ogrom Oliveira. Geraldo Becker, co zrobi na skrzydłowy? Becker, Mukoko! Jest bramka. Naprawdę Becker, Mukoko, rozumieją się bez słów, kapitalny duet i ogólnie lepiej mi się gra skrzydłami. Ładna akcja, ładna bramka, no i mamy jeszcze szansę na odrobienie stanu, 2-1. No i lecimy z pressingiem, lecimy, chcemy bardzo szybko odebrać piłkę, a niestety Napoli świetnie ją ma, ale tutaj Lobotka, fatalny błąd, świetnie Juranowicz, Lajduni tutaj górą do Beckera, Becker niestety nie trafił, ale było blisko, by było 2-2, ale niestety nie ma. Kolejna szansa, Napoli, Kvaratskhelia, co zrobi Gruzin? Gruzin w polu karnym. Odbieramy piłkę, tracimy. Jezus Maria, Zieliński. Nie ma gola na szczęście. Zieliński pewnie wygląda jak Zieliński. Nie wygląda. Zieliński, prawdziwy kapitan reprezentacji Polski. Śródrożny. Politano. Przed polem karnym. Rachmani. Zambo Anguiza. No i 3-1. Niestety Zambo strzelił gola. Smutno, bo tracimy gola. I co? Przegrywam 3-1, ale tutaj Kedira, świetny odbiór, podaję do Kamińskiego, Jakub Kamiński, Laduini, Becker w polu karnym i co? 2-3, Geraldo Becker. Jest szansa na remis, jednak nie, tylko porażka. Niestety przegrywamy z Napoli, ale zagraliśmy dobry mecz. Czas na dwa ostatnie spotkania w tym odcinku, mecz z Borussią Dortmund. Zwycięstwo, porażka, zwycięstwo i zwycięstwo.
ogólnie chciałem grać Borussią kariera, stwierdziłem, a nie będę na początku takim mocnym klubem. Mocny klub to będzie w drugiej karierze. Mocny, no może mocny kiedyś był, co nie, teraz to nie jest, ale... Fulkrug aż 4 gole ma, no niesamowity jest Nikolas Fulkrug. Zobaczymy jak reszta składu. No i to nasz skład. Ten Kedira minus 6 to mnie drażni trochę, bo na ślepo go nie mogę przerobić. Nie wiem, co mam cofnąć obronę, żeby go cofnąć, żeby był SPD? Może tak zrobię, żeby było mu miło, ale ja nie czuję, że on ma jakiś gorszy overa. No i dobra, trochę mu Koko nie ma kondycji. Ale gra przeciwko swojej błędnej drużynie. Lejte nie ma kondycji, czemu ja go nie zmieniłem? Teraz to widzę. No mu Koko! 6 coś? Mu Koko, Koko, oko. No dobra, no trochę się wydurniam w tym odcinku. No ale Borussia się nie wydurniała, Adeyemi. 17 minuta, 1-0, no Karim Adeyemi. W ogóle coś gra teraz? Czy ma jakąś kontuzję, bo nie wiem. Ja w ogóle nie oglądałem Borussii dawno. Ale dobra, niestety przegrywamy. To był w ogóle słaby mecz. Borussia kolejna akcja, Fulkrug, Adeyemi playstyla, no i Adeyemi strzela. Ja wiem, że też playstyle mogę odblokowywać i czasami się staram przed treningiem robić, żeby przed meczem. Ostatnio odblokowałem nawet, ale nic to nie dało. No i w ogóle Borussia była lepsza. My w tym meczu mogliśmy w ogóle nie wychodzić tak naprawdę. Tutaj Aller jeszcze do Branta, no i 3-0 po meczu. To był słaby mecz. Zapomnijmy o nim. Choć mieliśmy swoją szansę, co nie? Becker do Levelinga i 3-1. Więc Jamie Leveling potrafi strzelać gola z ławki. Naprawdę jest to świetny piłkarz. Ale niestety przegraliśmy 3-1 i możemy się zabierać do ostatniego meczu w tym odcinku z Stuttgartem, który w aktualnym sezonie jest jedną z niespodzianek na początku sezonu. Z Girassi, który ma 10 goli. Girassi to jest w ogóle jakiś czołg na początku sezonu. Tu Harry Kane miał walczyć o koronę Króla Strzelców. No i walczy, bo też gra świetnie. Girassi gra świetnie. Victor Boniface też naprawdę z tych napastników. No tutaj widzimy, że Girassi nie jest taki zajebisty. No ale przejdźmy do tego meczu. My zagramy tak. Leveling w ataku. To start w pomocy. Takie dwie zmiany. No i co, panowie? Lecimy! Ostatni mecz w tym odcinku. Pamiętajcie, jest piątek, miłego weekendu wam życzę. Nie wiem co jeszcze, ale lecimy dalej. Krzysztof Kamiński do Levelinga, Leveling do Beckera, a Becker niestety nie trafia. Rzut rożny, Juranowicz, a Gosens strzela gola z główki. Robin Gosens, pierwszy gol w tym sezonie, pierwszy gol z główki. Wykonają Niemca i 1-0 ze Stuttgartem. Dobrze rozpoczyna to spotkanie, 14-15 minuta. Ale Stuttgart atakuje Sobrino do Hartmana. Hartman do Girassi. Wow. Ale to weszło. Świetny volej Girassi. No jakbyś był szybszy, to bym cię kupił, ale jesteś wolny. Ale czemu nie? Leveling to się świetnie odwraca. Leveling w polu karny, prawa noga. I Jamie Leveling, drugi mecz rzędu z golem. No fajny jest ten Leveling, naprawdę daje radę. Która godzina? Wasza ostatnia, haha. Dobra, no i niestety w ostatnich minutach Stuttgart wyrównał. Jest remis. Nie wiem czemu tego nie obronił. Girassi to jest jednak potwór. Niestety remis. No tak średnio bym powiedział, ale debiut w Lidze Mistrzów mieliśmy dobry. Potem na poli tak średnio. W Lidze wygraliśmy. Z Hoffenheim tylko. Borussia przegrana. Hoffenheim wygrana. Stuttgart remis. W pierwszym odcinku dwa razy wygrała. Chyba. Nie wiem. Kurde, słabo. Słabo ogólnie. Następny odcinek rozpoczniemy od meczu z Real Madrid. Tutaj popatrzcie sobie na statystyki naszych wybitnych piłkarzy. Mukoko Becker jest naprawdę mistrzem asystowania. I to tyle w tym odcinku. Bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Do następnego tygodnia. Siema, nara, elo.